Kontraband Police, widzowie. Dzisiaj idziemy łapać przestępców. 23% już mam za sobą. Gotować należy robota dennaja? Oczywiście, jestem gotowy. Co dzisiaj mamy do robienia? Przemytnicy. Po rozbiciu jednej z dziupli przemytników wraz z kontrabandą znaleźliśmy sporą ilość lakierów w jednym kolorze. Kolor pojazdu zardzewiały. Jeden z naszych informatorów wewnątrz gangu Oberankowa pozyskał cenne informacje dotyczące kolejnego transportu kontrabandy. Wiek kierowcy 50. Embargo na towary. W związku z uznaniem... to tego nie wpuszczamy. Ludzi z tego RKI. List przewozowy. Każdy, kto się nazywa, przychodzi ważny list. Okej, ważny list przewozowy, dobra. To klikamy, ale masz tą furę. Czy ktoś w ogóle jest w więzieniu? Już nie pamiętam. Czy już wszystkich odwiozłem? Wszystkich odwiozłem, no to git, super. Let's go. Witam serdecznie, towarzyszu. Cześć. Cześć, towarzyszu. Czy możemy pohandlować? Nie możemy. Dobra, pokaż mi dokumenty swoje, dzięki. Dobra, poklikam to dwa razy. Moja rodzina jest niebezpieczeństwem, muszę wykonać ten kurs, aby spłacić zaciągnięty dług. Błagam, wpuść mnie. O kur... Ej, chłop mi mówi, że musi przyjechać, bo muszę go przypuścić, ty. O, ma jakiś dług. O ja pier... Ej, czy chcę być dobrym, czy chcę być Ej, to jest pytanie teraz. To jest pytanie. Czy my chcemy być dobrą osobą, czy my chcemy być Wjeżdża na psychę? Podejrzany jest? No ale chłop po prostu coś ma, pewnie dokumenty są nieważne, bo właśnie coś przewozi. Tylko po prostu on chce przyjechać. I albo jestem k***ą i go nie wpuszczę, albo go wpuszczę. Nie, no nie przewozi żadnej kontrabandy ani nic. Z jednej strony bym go p***ł, ale pewnie nie chce być 60 też. Paweł Zupkow! Albo ma królestwo RK, a mnie nie wpuszczać, po prostu coś przewożył. Rozumiem, że widzowie to w sumie nie nas nie posłuchasz. No właśnie k***wa nie wiem. Ale on teraz zagwostkę, ty co robić? Stary, no k***wa no królestwo RK, tak? Regulacje wjazdowe. No, weź to, wrzuć z powrotem. A ta ważność? Co za ta ważność? Bo co ty p***lisz? 25 kwiecień i 23. Co ty gadasz? Nie, po prostu to jest królestwo RK. I to jest co? Embargo na towary. Zabrania się wjazdu kierowcom przewożącym towary i bagaże z królestwa RK. Czy on po prostu nie może wjechać bez królestwa RK? Puśćcie go, proszę. Wizowie, wpuszczać czy nie wpuszczać? Nie wpuśćcie tak. Puść, nie wpuść, puść. Nie wpuszczaj, nie wpuszczaj. No to odrzucony, no sorry. Trzymaj się. Nie radzę ci kurwa uciekać lepiej. Nie uciekaj, bo cię ostrę. Lepiej od razu zwracaj, kurwa. Nie odpierdaj maniany, proszę cię. Dobra, super. Zajebiście. Ale jesteśmy kurwą. Kolor zardzewiały. Od razu można powiedzieć, że to jest kolor pojazdu zardzewiały. Panie, cześć. Słuchaj, bo jest sprawa, nie? Dawaj dokumenty to raz. Dwa. Chcesz pohandlować? Aha, bo on tego nie kupuje, okej. Drogo masz wszystko, spierdalej. Jak siadaj z pojazdu? Panie kolego, co my tutaj mamy? Po pierwsze, co tutaj jest ciekawego? O, tutaj widzę już. Ciekawostka. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Czy ja ich miałem aresztować, jak był ten? Kontrabanda jakaś, czy coś? Dostałem awans! Dostałem awansik. Okej. Czekaj, panie. Ja tu kurwa cię teraz... Ale tak ci odpierdolę teraz tutaj. Wszystko ci wygrzebie, patrz. Masz przejebane. Od sufitka, git. Tutaj, coś. Tutaj jest git. Pan masz przepierdolony, stary. A schowek? A, pan poczeka, bo tu mi prawda... Od sufitka jest git. O, tu jest schowek. Tu jest czysto. Dobra, stary, słuchaj. Jesteś aresztowany tu po pierwsze, tak? Cóż ci mogę powiedzieć, no... Miłego tutaj siedzenia. O kurwa, duży broń, dobra. Stary, jakbyś mógł to sprzątnąć. A co tu jest tutaj jeszcze? O, no i kurwa, jeszcze tutaj w tym, w bagaży był kanister alkoholu, stary. Chłopcy miał jeszcze w torbie alkohol, rozumiesz to? F1, świetny. No, i zajebiście. Siemano, cześć, dawaj dokumenty. Dawaj, wymiana coś tego. O, no i to ja lubię. Takie coś to ja lubię, stary. Papiery tym kupił. No i zajebiście, ta, wysiadaj. No, dokładnie tak, stary. I się dogadamy, wiesz jak jest. Ja tu z każdym po prostu dobrze żyję, nie? Tylko nie bądź kurwą dla mnie, nie będę dla ciebie, rozumiesz? O, zobacz, pusto ma. Jebany. Bo pewnie sobie tu wsadził bagaże, ty. Nie podoba mi się ta muzyka, jakby coś zaraz się miało dziać. No dobra, na razie jest tu git. Coś tu pan posiada. Kurwa, czysto jest. No dobra. Dobra, pokaż mi swoje dokumenty, stary. Nie masz ładunku, nie masz nic. Ismail Purew. Nie zgadza się kod paszportu. Znaczy numer, stary. To się nie zgadza, wiesz? Więc no kurwa, sorry. Ale niestety nie wiedziesz. Cóż ci mogę powiedzieć? Trzymaj się, tak? O, jak uciekniesz, to masz przejebane, od razu ci mówię. Skręcasz? Dobrze. Dobry. Dokumenty. A zajebisty samochód masz, kurna, stary. Dobra, pokazuj mi wszystko, co tu masz. Oponka tutaj, tak. Taką jak ja na brzuchu. Opona jest git. Tutaj jest git. Nie wiem, czy możesz mieć w drzwiach, kurwa, rzeczy. Tego nie mam pojęcia. Idę do środka sprawdzić.
ci kurwo zaraz pobrudzę tą mordę swoim. A, nie będę się nad mówił czym, kurwa. Oczywiście jesteśmy na platformie Twitch, żeby było oczywiście wszystko w GTA RP. No, no i wiesz jak jest. Dobra. Nic z tyłu nie masz? Nie masz, kurwo, szczęście. Dobra, pogadajmy. Pokaż mi, co tu jest. Eter! Aj, no i kurwa. A, ty nic nie przewodzisz, no to git w sumie. Ty. Maj, praca. Czy do pracy nie potrzebowałeś czegoś? Nie. No dobra, nie potrzebujesz dokumentów do pracy. Eter Ormonow 6123 9PMZ. No to git, wszystko jest. Bo nie przewozi towarów. Ani bagaży też nie masz, nie? Nic nie masz, kurwa. Jedziesz do pracy, do roboty jedziesz. Robotu. Nic nie masz, kurwa. W dupie nic nie chowasz, tak? No i zajebiście. Dobra, stary. To jedź. I spierdalej. Dokładnie, no. Trzymaj się. Masz i zamkniesz bagażnik. Masz ci maskę, zamknę. Bywaj w zdrowiu. Dawaj kolejnego. Zajebista fura, no. Taką odrestaurować i jeździ taką, kurwa. Cześć. Dzięki bardzo. Wysiadaj. Kurwa, jak mi się odbija, ty. Okej. O, dobra, czekaj, no pokaż, co masz na handel, pokaż, no, co tam masz na handelik. Papier, ty sy, kurwa, wstać ten papier w dupę, będziesz może, ach, nie będę mówił nic, kurwa, już. Coś tu z tyłu masz? Nie masz, no dobra. Tutaj opona, się masz przesunąć, może zakrywasz, kurwa, kontrabandę, ty, śmietniku. Na chuj się drzesz, zaraz, kurwa, spływę wyciągnę, się skończy, kurwa, się rzucasz do mnie. To za chłop, ja pierdolę, nic nie można sprawdzić, ty. Chłop, co się rzuca, kurwa, żona mu nie daje pewnie w domu. Masz wybitą szybę, czy mi się wydaje? Nie, opuściłeś ją chyba. Dobra, a ile masz lat? Nie jestem przemytnikiem przecież, kurwa. Nic nie masz, to jest git. Sevda Kurbanow. Ej, czy to jest dobra pieczeń, kurwa? Ej, mi się wydaje, że to są złe te. Złe pieczęci? Wydaje mi się, że to jest zła pieczęć. Pieczęci? Jak mi się wydaje, że to jest zła. 4NH0, Kurbanow. No i git, nic nie masz więcej, bo żadnego ładunku nie masz. No to chyba git, ty. To git. Zamknij pis. Już, masz, spierdal. Jezu, jak to będzie źle, to pierdol. No nie wiem, co wtedy było źle. Nie mam pojęcia, co wtedy było źle. To już właśnie ta pieczęć? No i git. No i git, super. Ja bym go wziął, odwiózł z tego. Wziął, odwiózł kontrabandę i odwiózł tego ziomeczka do więzienia. Co ty o tym sądzisz? Do radiowozu. Chodź, idziemy do radiowozu. Mordeczko. Dobra, morda już siedzi tam. Zamykamy drzwi. Odpalamy silnik. Mapa. Gdzie to się jechało? Jechałeś najpierw do obozu pracy, ich oddać w dół. Potem przez narzędzia władam pojechał po jakiegoś akacza, jakby był fajny jakiś. I potem do bazy policji pojedziemy. No dobra. No i światełka zapalone i jedziemy teraz. Mogę włączyć jakieś radio? No, i to ja rozumiem. Cały czas w prawo. No, cały czas w prawo. A to już kurwa tyle? No! Ale buja, nie? Zasadzka! O nie, tylko nie to! O kurwa! O nie! O nie! Jestem w piździe! Trzymajcie się. Obóz pracy. Cześć. Trzymaj. No kurwa, bo cię potrącę! Ej, szczerze? Miałbym to kompletnie w dupie. Ale za chłopa zapłaciłem minus 500. Czaisz to? Ej, stary, nic nie jest? Jeden rok nie wyrok. 2 lata na brata. Ja pierd... Minus 500 za chłopa. Specjalnie, kurwa, wiozłem go, żeby zarobić dodatkowo i ja go potrąciłem. Ja pierdolę, pojebie mnie przecież zaraz. Boże święty, nie wierzę, kurwa, w to. Specjalnie pojechałem, żeby go odwieźć, kurwa. No ja pierdolę, sobie teraz akacza nie kupię, ty. Dostałem za niego 100 coś. Miałem 700 i teraz mamy 294, bo potrąciłem chłopak. Ja pierd... Narzędzia Vlada. Witam serdecznie. A tylko na chwileczkę, po jakiś akaczyk. Zobacz, proszę, niech aka, nie będzie mnie stać. Niech będzie mnie stać na akacza. No kurwo jebana, strzelba za 700. Ja pierd... Pistolet maszynowy 1300, no popierdoli mnie przecież. No i chuj, no odjebałem, no to chuj w pizdę, tak? Ty coś masz ciekawego? Aha, nieważne, cię kurwo zaraz... Ale oczywiście w grze. I teraz prosto cały czas. Ej, ciekawe, że będzie jakoś miało te konsekwencje, kurwa, w fabule, że przed... więźnia. Na przykład teraz jestem skorumpowanym glinek naprawdę i po prostu nie dostanę awansu na przykład czy coś. Tutaj w prawo czy w lewo? W prawo. Widzowie, jedziemy na bazę policji oddać kontrabandę całą, żeby po prostu dostać też hajs. Dostać hajs za kontrabandę, za to po prostu co ludzie mieli przy sobie, czyli po prostu alkohole, jakieś dragi itp. itd. Także jakby ktoś pytał, to właśnie idziemy teraz do policji i po prostu oddać kontrabandę całą. Czy wy musicie tak blisko chodzić wszystkiego, kurwa? Cześć. No cześć, masz. 188, no chociaż jest... Ja pierdolę, minus 225, kurwa, rozumiesz? Ja prawie na minusie jestem, kurwa, dzisiaj w ogóle z tego dnia. Ja chuja zarobiłem, kurwa. Ja pierdolę. Przyjechałem oddać kontrabandę jeszcze na minus, kurwa. Spierdalajcie z tą policją.
Starczy, kurwa. Daję auto. A, chuj, nie robię go nawet. Oddaję ci auto, z tym się na nim zajmij. Ta, w chuj mi się udało załatwić. No, wszystko, kurwa. Minus 500, bo chłopa potrąciłem, rozumiesz to? Chłop i pod koła wszedł. Nieźle. Wróć do biura na posterunku i odbierz nowe rozkazy. Oho. Jeszcze w nocy, ty. Nowy rozkaz jakiś jest. Jakaś fabułka, coś się dzieje, pa. Halo? O, jakaś baba. No przed chwilą tam byłem! Kurwa, znowu muszę jechać tego chłopa! To nie mogłaś powiedzieć, jak ja już tam byłem, kurwa, dosłownie? O kurwa, jaki samochód tam zajebisty, ty, co jest? Cześć, cześć, zajebista fura, ty. Dacia? Mogę wejść? Dzięki. O kurwa, jak to zapierdala, ty. W prawo i prosto. Okej, okay. Idziemy w prawo i prosto. A jest jakieś radio? Wait. Aha, tu nie ma radia, kurwa, ty. Aha, no to chuj, to posłuchane. A zapierdala to, ty. No nie ma muzyki, na co ja poradzę, no nie ma, nie dali muzyki. Oooo, w prawo? Nie, w lewo, kurwa. Jak ja wyglądam w ogóle, ty? Chyba dawaj, tak nie ma muzyki? Dobra, chuj, teraz śledzimy, teraz cicho, kurwa, teraz śledzimy. Ba, włączam silnik specjalnie. Tam jesteś, kurwo, widzę cię. A, wsiada do auta. Oho. Jak on pojedzie w moją stronę, to jebnę. Dobra, kurwa, już myślałem. Śledzimy go teraz, widzowie. Ciekawe, czy miał to światło włączone, ciekawe, czy szybciej byłby podejrzliwy, że go śledzę na przykład. Że bez tych światła po prostu jest lepiej. Widzowie, na 150 subów idziemy na Car for Sale, także zostawcie suba w tym momencie. Gdzie on, kurwa, pojechał? Cofaj, kurwa, tym. Co on robi? O kurwa, wyszedł. Gdzie on idzie? O kurwa, ty. Chłop z lampą idzie, pa. Jebany. Jestem cieniem, nie znajdziesz mnie. Chowam się za drzewem. Jestem, kurwa, cieniem. O. Zobaczy mnie, no kurwa! Jak on mnie zobaczył? Byłem za drzewem, byłem cieniem, kurwa. Jestem, kurwa, cieniem. Nie zobaczysz mnie, rozumiesz to? Mnie tutaj nie ma. Jestem pierdolonym cieniem. Jestem pierdolonym cieniem. Twój stary cię nie kocha, rozumiesz? Idź. Zaraz cię dopadnę, ty kurwo. O, tam coś się świeci, ty. O kurwa, obozowisko jakieś. O, chatka, kurwa. Chatka, puchatka. Interesujące, kurwa. Interesujące. Chłop pewnie do kochanki, kurwa, poszedł tam i tak. Kurwa, pewnie to jest jakaś... Tu jest ta cała grupa przestępcza, której szukamy. O, skonfrontuj się. O, ty kurwo. What? I on wiedział, że cały czas za nim idę, kurwa? Wy madre choristo tajet. Adni dważ, ala rawda. Eto akarow bydlok, zbawić wsem. Kno madre swobody, adni demokracji. Opoznaj wodzu Michail Garin, alma umratu. Eto jego madre patruć. What? Enon создал krwawa fista. On i duro wsiem eto stopa ili kryminał za bractwa. Вы, возможно, подшедать коммуни Регулков или пристать нас, а до рату бадули ородни. Ale mam wybór teraz, ty! Yo! Jebany symulator, który mam wybór, kurwa, co zrobić? Czy aresztować go i być komunistą i być posłusznym komunizmowi? Albo go wypuścić i razem z nim walczyć o wolność? Yo! Yo, piekto? Widzowie, ankieta, proszę bardzo, modzi, ankieta na czacie. Dawaj, uwolnij, wypuść. Uwalniamy go i walczymy razem o wolność? Czy aresztujemy i idziemy w komunizm? Czy chcemy mieć prawdopodobnie lepszy ending? Chcę po prostu być kurwą i mieć gorszy ending. Wypuścić. No to wypuszczamy go. Jesteś wolny. Wolny Akariston! Tak jest, kurwa, demokracja. Będąc świadomy o konsekwencji, jakie grożą zdrajcy, postanawiasz pomóc mu w ucieczce. Po godzinie jazdy przez pustkowe docieracie do opuszczonej kopalni, w której tunele prowadzą daleko poza granicę Akaristanu. Komisarz jest wściekły na wieść o porażce, którą tłumaczysz awarią radiowozu. Stanąłeś po stronie krwawej pięści. No i super. Dostałem $400, zajebiście. Mogę wracać do spania, czy ja mogę?
O, od razu fajnie, dzionek jest. Kurna, ty, jakieś szmegieś. Kolejny pracowity dzień na granicy. Coś ciekawego tu jest? Nie ma nic ciekawego nowego, no spoko. Auta jadą? O, jadą auta, zajebiście. Dawaj, kurwa, tego kierowcę od razu, jak on jedzie już. Ale jedzie tylko jeden, to jest podejrzane. Jedzie tylko jeden, prawdopodobnie coś się odjebie. A nie, jednak z tyłu jedzie, dobra, nieważne. Dawaj dokumenty, albo czekaj, co tu masz? Nic ciekawego, tak? Dawaj dokumenty, dzięki i wysiadaj. Sprawdzam od razu cię. Dało ci furę, sprawdzimy. Szmaro. O kurwa, koza! Się zesrałem. Wyładuj ją w pizdu. Może przechowuję coś w odbycie, kurwa. Zaraz by patrzył ty. Zaraz ci, kurwa, kozę przeszmuglujemy. Zaraz będziemy sprawdzać wszystko. Kurwa, koza ma coś w dupie. Pokaż tutaj pakę. Masz coś na pacę? Kurwa, czysto masz. Dobra, szmato. Okej, weź to załaduj. Załaduj ją. Zwróć ładunek. Tak, zwróć go. Ale to zrobiłeś. O, kapralu Maksimowie, ale żeś to zrobił. Lubisz to, co? I patrzę twoje dokumenty już, stary. Kurwa, zdjęcie ci się nie zgadza. Mordo, jak ty, kurwa, jesteś popierdolony chyba jakiś. I nieważne, masz, kurwa, to. I jeszcze masz powód wjazdu od widziny, a ty, kurwa, idziesz z kozu. List przewozowy, co to jest? Porównaj list przewozowy z ładunkiem w pojeździe. No, kurwa, wszedł gdzieś? Co to, kurwa, był za dźwięk? A ten wyszedł. Ja pierdol... Nie strasz mnie, kurwa. Jak ty masz na imię? Nowik! Nowik, nie strasz mnie, kurwo jebana. Chłop przewozi kozy i tak, ja w odwiedziny. Nieźle, kurwa. Chciałem tylko to zrobić. Numer to jest git, zdjęcie jest złe. List przewozowy. Porównaj regulacje wjazdowe. Regulacja wjazdowa to jest to chyba. Tak, list przewozowy właśnie. Nie, no tylko tyle, kurwa. No i co ja ci mogę powiedzieć? To wszystko, która zakończona, odrzucona i spierdalaj, tak?